Przekonajmy się, ile z tych 19 niesamowitych faktów kojarzycie. Zaczynamy! Czy wiedzieliście, że muzyka, której w danej chwili słuchacie, wpływa na bicie waszego serca? Zmienia ona nastrój i może podnieść na duchu, ale to nie wszystko. Piękna melodia dosłownie trafia do serca, ponieważ jego bicie synchronizuje się ze słyszanym rytmem. Muzyka wpływa również na oddychanie i ciśnienie krwi. Jako jedyni w królestwie zwierząt mamy podbródek. To specyficzna, wysunięta do przodu część dolnej żuchwy. Niektórzy badacze uważają, że manaty i słonie również mają podbródki, ale nie można ich porównać z tym prawdziwym, jaki posiada człowiek. Nadal nie wiadomo, jaka była przyczyna wykształcenia się u nas tej części ciała, ale może to mieć coś wspólnego z mówieniem lub jedzeniem. Owszem, to dość indywidualna sprawa, ale paznokcie u stóp rosną zazwyczaj wolniej niż te u rąk. Mniej więcej o połowę wolniej. Paznokcie przy najdłuższych palcach rosną natomiast szybciej niż przy tych krótszych, a prym wiodą z reguły te u ręki dominującej. A skoro już o paznokciach mowa, warto wspomnieć, że z wiekiem znacząco się one zmieniają. Z czasem rosną coraz wolniej i robią się grubsze, ponieważ w starszym wieku nagromadzają się komórki paznokci, onychocyty. Nie widać tego aż tak za bardzo ze względu na higienę. Idąc dalej, paznokcie u stóp ulegają w ciągu życia większym uszkodzeniom niż paznokcie u rąk. Uszy powiększają się na starość. Nie zmieniają znacząco swoich rozmiarów, ale z wiekiem obwisają, podobnie jak nos, jako że nasza skóra traci elastyczność. Grawitacja również robi swoje. Wiele części ciała zmienia się w podobny sposób, ale nos i uszy są najbardziej wyeksponowane, więc akurat te zmiany zauważamy w pierwszej kolejności. Uszy są zbudowane z chrząstki, która może stale rosnąć, inaczej niż kości. Dlatego małżowiny uszne stają się większe, a ich płatki po prostu wiotczeją. Ludzie posiadają niezwykłą kość gnykową, która nie tworzy stawu z żadną inną kością. Jest połączona jedynie z więzadłami i mięśniami. Kość ta znajduje się w gardle między krtanią a szczęką. Pomaga nam utrzymać wszystkie mięśnie w dolnej części jamy ustnej na miejscu. Ponadto używamy jej do mówienia i połykania. Skóra jest największym organem, jaki posiadamy. Człowiek ma jej nawet do 2 m². Oznacza to, że można by nią przykryć połowę podłogi w przeciętnej łazience. Skóra stanowi również dużą część całkowitej masy ciała, około 15%. Ponad połowa kości w ludzkim ciele znajduje się w stopach i dłoniach. Ręce mają po 27 kości, a każda stopa zawiera ich 26. Mruganie to nie tylko sposób na samoistne nawilżenie oczu. Mrugamy od 15 do 20 razy na minutę, a robiąc to zapewniamy mózgowi małą przerwę. Te chwile odpoczynku są naprawdę krótkie, ale w tym czasie mózg potrafi niezwykle efektywnie naładować baterie i jest po nich znów gotowy do działania. W pewnym sensie przypomina to ponowne uruchomienie komputera. A czy zauważyliście, że kawa w temperaturze pokojowej nie smakuje aż tak dobrze? Nawet gdybyście dostali najlepszą małą czarną na świecie, musicie pamiętać, że jej smak i tak pozostaje uzależniony od temperatury. Jesteśmy wyposażeni w receptory kubków smakowych, które są najbardziej wrażliwe na cząsteczki żywności o temperaturze pokojowej lub nieco cieplejsze. Kiedy więc kawa jest gorąca, może wydawać się mniej gorzka, co w zasadzie oznacza, że smakuje lepiej. Wszystko dlatego, że nasze kubki smakowe odpowiedzialne za wykrywanie gorzkiego smaku nie są tak wrażliwe, gdy napój jest bardzo ciepły. Zapachy również wpływają na smak. Gorąca kawa, nawet jeśli jest gorzka, może smakować wyśmienicie, ponieważ czuć jej przyjemny aromat, czego nie da się powiedzieć o kawie w temperaturze pokojowej. A co do kubków smakowych, matka natura wykreowała człowieka na smakosza. Ludzki język ma około 10 tysięcy takich receptorów, które rozróżniają smak słony, słodki, kwaśny, gorzki i pikantny. A czy wiedzieliście, że odnawiają się one co 2 tygodnie? I jest to naprawdę jedna z najważniejszych cech, jakimi możemy się pochwalić. Spróbujcie na przykład zjeść cytrynę i nie wykrzywić przy tym buzi. Trudniejsze niż się wydaje. Kwaśną minę robimy odruchowo i jest to swego rodzaju reakcja odrzucająca kwaśny smak. Albo wręcz sygnalizowanie sobie i innym, że coś może być nie tak. Dawno, dawno temu kwaśny smak mógł oznaczać, że w jedzeniu jest coś, co może nam zaszkodzić, więc ewolucja wyposażyła nas w ten odruch, aby nas chronić. Ludzki szkielet nie jest suchy, choć pewnie tak go sobie wyobrażaliście. Nasze ciało zawiera od 55 do 60% wody, a płyn znajduje się nie tylko w mięśniach, skórze i organach, ale także w szkielecie. 1/3 naszej masy kostnej to w rzeczywistości woda. A wiedzieliście, że mamy paski? Noszą one nazwę linii blaszki.
Jest to wzór, który pokrywa ludzkie ciało od stóp do głów. Biegną w górę i w dół naszych nóg oraz ramion i przechodzą przez tułów. W większości przypadków są niewidoczne. Naukowcy widzą w nich pewnego rodzaju relikty rozwoju człowieka, od pojedynczej komórki do w pełni ukształtowanej i dość złożonej istoty. Każdy z nas ma w swoim ciele ukrytą sieć. Zgadza się, mowa o naczyniach krwionośnych. Są maleńkie, ale gdyby ułożyć je w jednej linii, okazałoby się, że w pojedynczym ciele człowieka mieści się niemal 100 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. Ludzkie ciało świeci, ale nie widzimy tego, ponieważ emitujemy około 1000 razy słabsze światło niż to, które są w stanie wykryć nasze oczy. W zasadzie nie ma w tym nic niezwykłego. Zwierzęta, w ciałach których zachodzą reakcje metaboliczne, również świecą. Emitują wówczas fotony tworzące poblask. Nasza górna część ciała jest najbardziej rozświetlona, ale nie zawsze świecimy tak samo. Jeśli macie regularny harmonogram snu, to wasza bioluminescencja jest najsilniejsza około godziny 16. Dlaczego większość z nas czuje się tak zamroczona po przebudzeniu z drzemki? Siesta to przecież wspaniała sprawa. Może wzmocnić system odpornościowy, wprawić w lepszy nastrój i zwiększyć wydajność w pracy. Niektórzy lubią nawet rytuał zwany nappuccino, czyli picie filiżanki kawy tuż przed drzemką. Podobno dzięki połączeniu snu i kofeiny człowiek budzi się wyjątkowo wypoczęty i pełen energii. Ale wszyscy jesteśmy różni. Na niektórych ludzi drzemka nie wpływa zbyt dobrze. Zjawisko to ma nawet swoją nazwę. Jest to bezwładność senna. I prawdopodobnie doświadczycie go, jeśli odpłynęliście na ponad 20 minut. Może to być związane z adenozyną, specyficzną cząsteczką, która gromadzi się w mózgu, gdy jest on przebudzony i znika podczas snu. A jeśli po sieście czujecie się otumanieni, może to być spowodowane tym, że adenozyna nie została całkowicie usunięta przed ocknięciem się. To, czy wasze ciało reaguje na drzemkę dobrze czy źle, ma też związek z genetyką, a więc nie róbcie nic na siłę. Jeśli nie czujecie się dobrze po drzemce, starajcie się po prostu wysypiać w nocy. Jeśli jednak macie problemy ze snem, możecie spróbować zakładać do łóżka skarpetki. Naukowcy odkryli, że osoby, które tak robią, odpływają szybciej. Skarpetki podstępnie dają naszemu organizmowi do zrozumienia, że robi się cieplej, więc nasze ciało zwiększa przepływ krwi do skóry. Dzięki temu temperatura ciała nieco spada, a to jeden z sygnałów dla mózgu, że czas na sen. Nie zakładajcie jednak do spania pary skarpet, które nosiliście za dnia. Higiena również ma znaczenie. Jelita to jedyny ludzki organ, który ma własny, niezależny układ nerwowy. Jest to cały system ze 100 milionami neuronów w ścianach jelit. Niektórzy nazywają go nawet drugim mózgiem. Neurony są jak posłańcy układu nerwowego, którzy przekazują informacje do mięśni, komórek nerwowych i gruczołów w całym ciele. Ponadto jelita są tak silne, że potrafią funkcjonować dalej, nawet gdy podstawowe połączenie neuronowe, nerw błędny, między mózgiem a jelitem zostanie przerwane. Oznacza to, że jeśli właściwy mózg nie miałby szansy na komunikację z drugim mózgiem, neurony jelitowe wciąż byłyby w stanie przekazywać informacje, dzięki czemu system może działać niezależnie. Podczas lotu tracimy prawie 8% wody. Dzieje się tak, ponieważ znajdujemy się w klimatyzowanej przestrzeni, a w tym przypadku wilgotność może spaść nawet do 10-15%. To warunki trzykrotnie przewyższające suchością te panujące na Saharze. Nie zapominajcie więc o nawodnieniu, gdy przebywacie akurat między chmurami.